Nad Polskę napływa wyjątkowo ciepłe powietrze. To pierwszy powiew wiosny. Ile potrwa? Aleksandra Mikołajczyk, witam i zapraszam już teraz na szczegóły. Jutro Polska pozostanie w zasięgu pogodnego wyżu, dzięki któremu cały dzień zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie o poranku na północnym wschodzie pojawią się mgły, które mogą osadzać szać. Proszę uważać, bo tutaj drogi będą śliskie. Bardzo ciepło, od 9 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 18 w zachodniej części Polski. A co na Dolnym Śląsku? Noc pogodna i wyjątkowo ciepła, bo termometry pokażą od 4 stopni w Kłodzku do 7 we Wrocławiu, w Legnicy i Wieleniej Górze. Poranek również bez chmur, piękna wyżowa pogoda przez cały dzień w regionie, po południu z temperaturą od 13 stopni w Kłodzku do 17 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie około 1016 hektopaskali. Wiatr z kierunków południowych słaby i umiarkowany, biometr korzystny, warunki drogowe dobre. Kolejne dni już tak ciepłe nie będą. W piątek i sobotę w prognozach deszcz i lekkie ochłodzenie do maksymalnie 6 stopni, ale od niedzieli znowu czeka nas bezchmurne niebo i dużo słońca. Spokojnego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.